Cześć, jesteśmy po 4 godzinach rejsu, jest godzina 11. Każdy już z nas ma po te 4 dorsze. Są też fajne takie okazy, wiecie, 60-80 cm. Także naprawdę jest rewelacyjnie. Tak jak przypomnę, po prostu jestem na holowniku Neptun. Wypłynęliśmy z Władysławowa, mamy końcówkę listopada. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją chorobę morską, nie mam dzisiaj jej. Zażyłem leki przed wypłynięciem i około 4 godzin po już wypłynięciu, czyli no tutaj w moim przypadku to było jakoś godzinkę temu, pół godzinki gdzieś. Nie mamy jakichś dolegliwości, jest naprawdę fajnie, choć troszeczkę nami buja, tak jak pewnie widzicie za mną, jest dosyć to morze zburzone. Właśnie oberwałem całkiem pokaźnej wielkości falą w plecy. Nie mam tej choroby morskiej, więc zapowiada się dobrze, zapowiada się taki trop, jeżeli chodzi o mnie, co trzeba zrobić, żeby tej choroby nie mieć, bo tak jak wam wcześniej pewnie mówiłem, czy czytaliście, na poprzednim rejsie, też tym samym holownikiem Neptun, no całe 10 godzin miałem problemy żołądkowe, to tak nazwijmy delikatnie, i po prostu nie łowiłem. Także dzisiaj jestem jeszcze raz, dzisiaj chcę troszeczkę połowić, pewnie tam żeście już zobaczyli, co mi się udało złowić do tej pory. Jest naprawdę bardzo fajnie, nie mam żadnych problemów, aczkolwiek tutaj kilku ludzi ma te problemy żołądkowe. Według tego, co pan szyper Arek mówił, najgorzej jest, jeżeli się na tak zwanym kacu przyjedzie tutaj do nas łowić ryby. Wiecie, no troszeczkę zainwestujcie, jeżeli chcecie po prostu tutaj przyjechać, chcecie sobie fajnie połowić, ma to być dla was super przyjemność, no to niestety musicie sobie troszeczkę podarować balangowanie dzień wcześniej, najwyżej sobie tutaj jakieś piwko wypijecie, ale też z umiarem. No to tyle, co chciałem powiedzieć. Jest bardzo fajnie, płyniemy dalej. Mam nadzieję, że nie będę aż tak mokry. Muszę sobie gdzieś indziej iść, wiecie, bo tutaj już od tyłu to cały jestem, po mnie leci. No ale kombinezon się dobrze sprawuje, nic nie przecieka. Jedynym tutaj takim moim mankamentem są buty, które stricte nie są takie wodoszczelne. Jeżeli chodzi o czapkę, to też bardzo dobrze się sprawuje, jest w niej bardzo ciepło. Czapka jest też, uwierzcie mi, cała mokra od tyłu. Leci po niej woda, ale no nie przemaka, także naprawdę rewelacyjnie się sprawuje. Trzymajcie się, cześć!